filmu, który możesz przeczytać na głos. Tekst do przeczytania. Okej, czy dobrze mnie widać? Właśnie wróciłem. Spójrz na moją koszulkę. Jedna za 5, dwie za 8. Zrobiłem je lata temu i sprzedaję tutaj na Tajwanie. Jestem tutaj od 2099 roku i otworzyłem szkołę językową na 19 ulicy. I wszystko szło dobrze, dopóki obok nie pojawiła się firma Bushiban i nie wyrzuciła mnie stamtąd za pomocą młota. Młot pneumatyczny w pewnym momencie przebił się przez betonową ścianę mojej sypialni. Wyobraźcie sobie, że budzicie się przy tym. Ale nie dlatego robię tę wiadomość wideo. To jest wołanie o pomoc do międzynarodowych mediów. Nie jestem po prostu jakimś podstępnym biznesmenem, próbującym zdobyć biznes poprzez tani trik reklamowy. To jest coś innego. To jest brutalne. Wystarczy. Byłem w sądzie i wychodziłem z niego przez 2 lata z rzędu, ale zaczęło się to w 2000 roku. Patrząc wstecz, jaki byłem głupi, wynajmując tam mieszkanie i nie widząc oszustwa. Sztuczki, które tam stosowano, były po prostu niedorzeczne. Mój pośrednik, który znalazł mi to miejsce, po kilku tygodniach poddał się. Mam daty w dokumentacji, ale to było jakiś czas temu. List, który otrzymałem dzisiaj, mówi, że powinienem być w sądzie w terminie, który już minął. Nie mówi mi dokładnie, co mam robić. A po dalszym dochodzeniu dokument, który otrzymałem dzisiaj z sądu, nie mówi mi nic. Używa jedynie zastraszającego języka, aby przestraszyć mnie, że przegapiłem termin. Bo to jest zabawne robić to cudzoziemcowi, który nie ma pieniędzy na prawnika. Pomoc prawna odmawia mi pomocy. Nie mam prawnika. Cóż, masz prawo do prawnika, jeśli nie możesz sobie na niego pozwolić na Tajwanie. Tak, masz prawo. Ja nie. Mój prawnik powiedział mi, że po prostu tak to jest. Nic nie można zrobić. Po prostu zapłać grzywnę i miej to za sobą. Nie płacę grzywny w wysokości 180 tysięcy dolarów, ani nie idę do więzienia na 6 miesięcy za opublikowanie umowy najmu na mojej stronie internetowej. Wszyscy pytali, co mówi twoja umowa na temat tego piekielnego pobytu na 5 ulicy, w którym musiałem mieszkać przez rok, ponieważ pożyczyłem 100 tysięcy ent od przyjaciela na remont i dostosowanie go do tego, co chciałem. Miałem szkołę moich marzeń i nigdy nie byłem mniej szczęśliwy. Było to w szczycie, gdy COVID osiągał kulminację. I tak nie było ani jednego nowego klienta. Trochę podwójnego pecha. Ale mam na myśli, nie jestem zwykle osobą, która mówi, o, biedny ja. Ale w pewnym momencie, o, naprawdę, naprawdę biedny ja. To jest śmieszne. Musimy zwrócić na to międzynarodową uwagę. To jest opóźnione. Nie? Bałem się o swoje bezpieczeństwo. I to właśnie zmusiło mnie do popełnienia tej wielkiej zbrodni, tego grzechu dokumentu PDF mojej umowy najmu, która wyraźnie została złamana po tym, jak Paul naprawił bramę, aby się zepsuła. Mam na myśli, nie wiem, kto naprawił bramę, aby się zepsuła. Ale w świetle rozmowy mojej przyjaciółki Vanessa z właścicielem, która mówiła, wiesz, trochę odpuść, może się zabić. Ona odpisuje z odpowiedzią na zrzut ekranu podniesionego planu ubezpieczeniowego na wypadek samobójstwa. Skąd pochodzę? Myślę, że to jest nielegalne, wiesz, chwalić się byciem za czyimś samobójstwem. Boże, mam na myśli, nie życzę tej okropnej osobie nic złego. Trochę mi jej żal. Dorosła kobieta, która jest tak zgorzkniała, że tyle razy przyjeżdżała z Chińczu, aby upewnić się, że dostaje wiadomość głośno i wyraźnie, że nie odważysz się nigdy, nigdy nie wyzywać właściciela, nawet by uniknąć kradzieży. 2000 lat kultury dynastycznej zrobi to człowiekowi. Nie jesteś bardziej wyjątkowy ode mnie. Twoje gówno prawdopodobnie śmierdzi gorzej niż moje, tak naprawdę. Kiedy się nad tym zastanowić, to prawdopodobnie tak jest. Dość gadania o gównie. Mam nadzieję, że rozważycie i zgodzicie się, że to trzeba rozprzestrzeniać międzynarodowo w wiadomościach. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście dali mi jakikolwiek czas antenowy. Myślę, jeśli cokolwiek ma się wydarzyć w mojej przyszłości tutaj na Tajwanie, to właśnie międzynarodowe relacje będą tym, czego potrzeba, więc bardzo doceniłbym wasz czas. Proszę, nie wahajcie się ze mną skontaktować. Możesz umówić się na spotkanie za pomocą narzędzia do rezerwacji na którejkolwiek ze stron. To naprawdę dobrze działa, jeśli chodzi o obawy związane z różnicą czasu. Umów się na wideokonferencję Zoom za pomocą tego narzędzia do rezerwacji na którejkolwiek stronie. Jest dość proste. Zapraszam do tego lub skontaktuj się ze mną w dowolny sposób, ponieważ znaczyłoby dla mnie wiele, jeśli mielibyście dla mnie czas. Ponieważ media informacyjne na Tajwanie dziwnie tego nie robią i naprawdę sprawia to, że człowiek się zastanawia, czy chodzi o koszulkę, czy Mao Zedong wraca do domu. Co tu się dzieje, ludzie?
To jest dziwne. Dziękuję.